Więc... Ale... że to nie może tak być. Bo to trzeba zmienić. Wie pan co, ja mam dla pana propozycję. Ja mam tu pewien znajomy dom, znajomą rodzinę, o której się czuję jak u siebie. To jest rodzina niejakich państwa pogorzelców. Oni są teraz na lotnisku, nie mają piękną daczę, mają 8 dzieci. Pozwoli pan, że ja zabiorę do nich Lizę, ale zaraz, żeby czasu nie tracić. Nie pojadę! Widzi pan? Widzi pan zupełnie jak mamusia. Jeśli mnie zostawisz, jeśli mnie pan zabierze, to... Liza! Zaraz będzie gotowa. To była Trusocka. To jest nasza córka. Co się stało, Lizo? On się powiesił. Co ty mówisz, dziecko? Co to takiego robi? Pańskie rogi, moje, własne, uczciwie nabyte. O, do diabła. Drapieżny z pana człowiek. A ja myślałem, że pan to jest tylko taki wieczny mąż. Zabiję. Jak psa. Powinien pan zerwać z tym człowiekiem wszelkie stosunki, a im wcześniej, tym lepiej. Ale to jest pijany błazen, w ogóle nie ma się czego bać. Jak to zerwać stosunki? A Liza, pomyślała pani o Lizie. Myślę, że ten człowiek nigdy tu nie przyjedzie. Niech mi pan stąd zabierze. Pluję na ciebie, ty! Ja, Aleksey Iwanowiczu, szukałem tutaj, bo tam nie znalazłem. Nocniczka. Niech pan śpi! Jak pan idzie? A Liza?